Po zamachu na prezydenta Gdańska Adamowicza, w którym zginął tak naprawdę od ataku nożownika, wszyscy zadają sobie pytanie, kto jest za to odpowiedzialny? Kto jest za to odpowiedzialny? Odpowiedź prosta jest, jest to tak naprawdę nienawiść polityczna, tak? Nienawiść Polaka do Polaka. Dzisiaj na temat właśnie przesłanek które doprowadziły do śmierci prezydenta Gdańska, o tym w dzisiejszym filmie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, tak naprawdę śmierć prezydenta Gdańska spowodowała takie zastanowienie, czy rzeczywiście ta wojna polityczna w Polsce jest warta świeczki, tak, gdzie ludzie tak naprawdę tracą życie, giną. Bo na dobrą sprawę tutaj wiemy, jakie są okoliczności całego tego zdarzenia, tak. Jest to praktycznie wynikiem mowy nienawiści, nienawiść polityczna, która później przełożyła się praktycznie na czyny. Między sprawcą a prezydentem Gdańska nie było żadnych tak naprawdę nieporozumień, żeby można było powiedzieć tak, że to był atak na prezydenta Adamowicza ze względu na przykład na jakieś zaszłości z przeszłości i tak dalej. Nic takiego nie miało, tak? Tutaj ten sprawca wygłosił taki apel, przedstawił się na scenie tak z imienia, nazwiska. Powiedział, że za czasów Platformy Obywatelskiej wrzucono go do więzienia, tak? Czy wsadzono go, że siedział bezprawnie. No jak widać, no jednak nie bezprawnie, tak, bo on się przyznał później do tych tutaj przestępstw, których dokonał. No a teraz tak naprawdę pokazał, że tym bardziej nie jest niewinny, tak. Mówi się o tym, że on był leczony psychiatrycznie. No wiele jest tak naprawdę szokujących okoliczności związanych właśnie z całym tym zdarzeniem, że on praktycznie po całym zdarzeniu przez 30 sekund, nawet tam chyba 41 sekund policzono ze stoperem, on po prostu chodził sobie po scenie, nikt nie zareagował. No ale z drugiej strony, wiecie, to też jest nietypowa sytuacja. On atakuje tak naprawdę prezydenta o godzinie 20, gdzie światełko do nieba, wszyscy przychodzą, tak, to jest uwieńczenie praktycznie całego dnia, wolontariusze chodzą z puszkami, taki tak naprawdę charakter imprezy, pikniku. No nikt nie spodziewał się takich dramatycznych tak naprawdę zdarzeń, tak, drastycznych zdarzeń, no taki, gdzie tu praktycznie powinno się świętować, zwłaszcza, że jeszcze dzisiaj żyjemy w dobie jakby internetu, no to myślimy, że to są wszystko tak, te po prostu pranki, dowcipy, YouTube praktycznie zalewany codziennie, dziesiątki filmów, pranki, gdzie się wygłupiają gdzieś na scenach, więc nie do końca wszyscy wierzyli, o co po prostu chodzi, tak, ale rzeczywiście po tych 30 czy po 40 sekundach zareagował pierwsza osoba, to była osoba z obsługi technicznej, to już w ogóle też jest skandalem tak naprawdę, tak, zamiast ochrona ująć tego mężczyznę, nawet jeżeli się wygłupiał, to pierwszy, kto po prostu zwrócił uwagę, to zwrócił uwagę tam po prostu człowiek z obsługi technicznej. No właśnie, czy prezydent Adamowicz rzeczywiście musiał zginąć? No, przypomnijmy sobie, że jeszcze niedawno, bo kilka miesięcy temu była straszna nagonka na prezydenta Adamowicza w mediach, nie będę już mówił tutaj jakie media, za to, że coś tam po prostu źle wpisał do oświadczenia majątkowego. Ja już nie chcę wchodzić tak naprawdę w szczegóły, tak, czy on pominął coś, czy tak dalej. W każdym razie zrobiono z niego tak, jakby nie wiadomo, jakim był przestępcą. O Jezus, po prostu dramat i tak dalej. Nawet jeżeli ktoś tam się po prostu pomylił w tym oświadczeniu majątkowym, ma do tego każdy prawo, tak? Ma człowiek prawo do po prostu popełniania błędów. Później ten błąd naprawił, no ale zrobiono z tego taką nagonkę ogromną, medialną i tak dalej, bo wiadomo, że jakby w Gdańsku rywalizowały tutaj dwa bastiony, tak? Platforma Obywatelska i PiS. Znaczy, teoretycznie prezydent Gdańska nie był z Platformy, tak? Czy gdzieś tam chyba już mu po prostu wygasł tutaj mandat, tak? Czy po prostu legitymacja polityka Platformy Obywatelskiej, ale wiadomo, że reprezentował tak naprawdę to ugrupowanie. I to jest właśnie ta mowa nienawiści, tak? Ta mowa nienawiści. Zresztą bezsensowny tak naprawdę krok z tego młodego mężczyzny, już pomijając po prostu, że to jest krok praktycznie, że spędzi i tak dostanie pewnie do żywocia albo 25 lat w więzieniu. To bezsensowne z jego po prostu w ogóle strony, bo ma 27 lat, kompletnie sobie przekreśli życie. On ma teraz, on siedział praktycznie 5 lat w więzieniu, tak? Za rozboje, za napady, tam chyba to były skoki, jeśli się nie mylę, na jakieś placówki
wpływki bankowe. Natomiast teraz, jak wyjdzie, to będzie miał ponad 40 lat i to jest zupełnie bezsensowne, bo nawet jeżeli siedział te 5 lat, to mógł się zrehabilitować, mógł wyjechać za granicę, pracować. No może pewnie w Polsce miałby ciężej z pracą, tak, bo potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności, ale to było bezsensowne. Natomiast to wszystko jest, tak powiedzmy sobie wprost, to jest wszystko kwestią mowy nienawiści, tak, to co ma miejsce w Polsce. Kilka lat temu mieliśmy przypadek, tak, w Łodzi, gdzie został zamordowany też tutaj w biurze poselskim, tutaj poseł to był polityk i chyba jeszcze druga osoba została ranna tam właśnie w Łodzi, a to było z PiSu, a teraz z Platformy, można powiedzieć, obywatelskiej. No ale tu nie chodzi o licytowanie się, tak, no, to znaczy co, za chwilę ktoś z PSL zostanie ranny albo zamordowany. Natomiast szokujące tak naprawdę, że to wszystko się działo na kamerach, na wizji, to było mnóstwo małych dzieci, tak, matek z małymi dziećmi, które przyszły w to święto i to widziały praktycznie na własne oczy, tak, to własne oczy. Szokujące jest to, że ten sprawca od razu po tym, jak to zrobił, to powiedział, że zabiłem prezydenta Adamowicza, tak, czyli on przyszedł w konkretnym celu, tak, to nie był jakiś manifest, żeby coś zamanifestować, tylko konkretny był jego cel, żeby po prostu go zabić, on nawet nie uciekał, nie opierał się, tak, wiedział, że go spotka tak naprawdę kara. Podobno wyszedł miesiąc temu, tak, z więzienia, tam bodajże na początku grudnia. Miał się leczyć psychiatrycznie, tak, chorował tam na schizofrenię. No, ale widzimy, jak to po prostu wszystko działa, tak, jak to wszystko po prostu w Polsce działa. No, w Polsce, jak zwykle, tutaj człowiek sam praktycznie skazany jest sam na siebie, tak, nie ma żadnej pomocy z instytucji. No, oczywiście gdzieś tam pewnie ten zakład karny czy więzienie leczy w jakimś stopniu, a później jak go wypuszczają na wolność, to praktycznie nikt się nim nie interesuje. Szokujące jest to, że nikt się tak naprawdę nie zainteresował nim, co będzie z nim się działo, jak on wyjdzie na przykład z tego więzienia, tak, że podobno informację otrzymała policja, no ale dzisiaj to wszystko jest po fakcie, tak, podobno otrzymali informację, nic nie zrobiono i tak dalej. Fakty są takie, że doszło do tej tragedii. Z drugiej strony jest takie pytanie, co miałaby policja zrobić, krok w krok z nią chodzić, jak wyjdzie do Żabki, do Biedronki, czy po prostu, nie wiem, wyjedzie, to policja też miałaby chodzić. No, muszą to być jakieś rozwiązania, tak, to są już po prostu jakby w gestii policji, prokuratury, ustawodawców, Sejmu, to oni już muszą po prostu to wszystko ustalić. Natomiast niewątpliwie szkoda też człowieka po ludzku, tutaj prezydenta Adamowicza, bo osierocił dwójkę dzieci, tak, i żonę, jedna córka urodziła się w 2003 roku, czyli 16 lat, druga w 2010 roku, był to prezydent, który praktycznie był prezydentem Gdańska od 20 lat, od 99 roku, prawnik wykształcony, no ale to jest ta mowa nienawiści, tak, to jest to po prostu ten hejt, który się przenosi z internetu, z po prostu przestrzeni publicznej, do przestrzeni publicznej, tak. Ja na przykład jestem taką osobą, że ja nie usuwam komentarzy, bardzo dużo też jest hejtu, krytyki, natomiast problem jest taki, że wiele osób krytykuje czy hejtuje i dalej przychodzi do porządku dziennego, natomiast są takie osoby, które żyją tym hejtem, tak? To ich napędza, to jest takie paliwo do funkcjonowania i oni później rzeczywiście podejmują decyzje w życiu na podstawie tego hejtu, tak? Na podstawie tego tutaj hejtu. Nie są tak odporni, można po prostu powiedzieć, tutaj psychicznie podlegają takim wpływom, tak? Poza tym tutaj też jakby trzeba sobie powiedzieć, że partie nauczyły się, żeby robić taką wrogość, tak? Żeby napuszczać na siebie praktycznie agresję robić i to potem się przekłada też na zwykłych ludzi, tak? A tutaj często politycy kłócą się ze sobą, czy w programach telewizyjnych, a później za kamerami poklepują się po plecach, tak, bo to są znajomi, a prowadzą walkę tylko przed fleszami. Natomiast ludzie tak naprawdę tego nie rozumieją, tak, i później rzeczywiście jest taka nienawiść, tak, nienawiść, po prostu agresja w Polsce do przeciwników na przykład politycznych, tak, no bo to było ewidentne, można powiedzieć, że morderstwo na tle politycznym, tak, na tle politycznym, no bo przecież ten sam zamachowiec wykrzyczał to, tak, że przez platformę on siedział, że zabił prezydenta. Takie przynajmniej były jego deklaracje, ale, no ale czy rzeczywiście, no on nie powiedział, że jaki partii oczywiście reprezentuje, tak? Natomiast tak można wnioskować po tym, co powiedział, że tutaj, że wszystko praktycznie obwiniał Platformę Obywatelską, co jest oczywiście bzdurą, tak? Bo partia polityczna żadna nikomu człowiekowi po prostu tutaj nie wyrządza szkody. Jeżeli coś po prostu jest nie tak, no bo tak, no to przecież
człowiek zawsze może zmienić otoczenie, wyjechać do innego miasta, do innego kraju. Mnóstwo jest Polaków, którym się nie podoba sytuacja, która ma miejsce w Polsce, i wyjeżdżają za granicę, mieszkają w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Duży jest eksodus przecież Polaków w Skandynawii i oni sobie bardzo chwalą tam życie, tak, funkcjonowanie. Także to nie można powiedzieć, że coś zostało narzucone na to, co mają na przykład powiedzieć ludzie, którzy mieszkają na Ukrainie, gdzie mają miejsce walki regularne, praktycznie na wschodzie. Co mają powiedzieć ludzie, którzy mieszkają w Rosji, na przykład zarabiają bardzo małe pieniądze, na Białorusi. Wszędzie jest jakaś sytuacja pod jakimś względem zła. W Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z Brexitem, wyjściem praktycznie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ceny mogą być wyższe, tak, przez to, że właśnie jest Brexit. W Niemczech mnóstwo ludzi, uchodźców, tak. Mówi się, że po prostu to jest około 2-3 milionów uchodźców, którzy przybywają do Europy. Także w każdym kraju coś się dzieje. W Hiszpanii jest ogromne bezrobocie. W Francji to jest zamieszki, tutaj protest pomarańczowych kamizelek. Czy czwarte społeczeństwa nie chce przywódcy Macrona. Czyli w każdym widzimy kraju coś się przynajmniej po prostu dzieje. A we Włoszech mamy katastrofy naturalne, kataklizmy, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, katastrofę, zawalenie mostu i tak dalej. Także dramat jeszcze raz, dramat. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego morderstwa tutaj prezydenta Adamowicza, czy to było morderstwo polityczne, czy to był tak naprawdę jakiś gest szaleńca, tak, czy po prostu tutaj co stało tak naprawdę, jakie były motywy tutaj, jeśli chodzi o tego młodego człowieka. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.